mieszkam na parafii, ale nie jestem proboszczem, więc nie mam gospodyni, nie mam nawet dużego mieszkania, żeby zaprosić księży 20 na obiad. Więc jak przychodzą te moje imieniny, to biorę tą torbę, idę do delikatesów, kupię trochę owoców, jakieś tam ciastko, kupię tą wodę mineralną, Coca-Colę, jakąś butelkę wina, przychodzę, poustawiam to w swoje szklanki, popatrzę, poustawiam, no idzie pierwszy gość. Pierwszy gość idzie, ja tu tutaj wszystko przygotowałem. Siadaj, brachu, co słychać? Napijesz się czegoś? Zjesz coś? Dziękuję za ciasto. Za owoce dziękuję. Masz wodę mineralną, niegazowaną, nie z lodówki? Kurde, niech cię kule biją. Ja tu tachałem te ciastka, układałem. Ręce mi się polepiły od tego wszystkiego. Znacie tych ludzi, co manifestują? Poproszę wodę mineralną, bo ja to oczywiście, proszę Państwa, nic nie wiem. Nie dogada się Pan Jezus z takimi. Nie. Tylko rozszyfruj. A Piotr? No ten to już był mistrz pragnienia. On chciał być wszystkim. Manitu, winetu, w ogóle... On miecz, w ogóle po wodzie chciał chodzić. No, on ciągle ma jakieś pomysły. Ja zawsze to, co mówię, ja się bardzo cieszę, że mi rodzice dali na imię Piotr, bo on podejmował dużo inicjatyw i nic mu nie wychodziło. Popatrzcie, Piotrowi nic nie wyszło. Chciał chodzić po wodzie, skąpał się. Chciał Jezusa zawrócić z drogi, usłyszał iść przed szatanie. Chciał walczyć mieczem, Piotrusiu, schowaj ten miecz. Miał różne pomysły. On tylko jedno umiał, chciałbym to umieć, wracać. Judasz tego nie umiał. Piotr potrafił wracać. Judasz wolał się iść powiesić, ale nie wrócił. Czterej pancerni. Pamiętacie, jak Tomuś odstrzelił minę na wodzie? No i odstrzelił minę na wodzie, dobrze, uratował komuś życie, ale Fichura mówi, ty, skąd ty masz karabin? I zaczęli się szarpać. I stary Czereśniak mówi do Tomusia, Tomuś, po coś się rwał? Po coś się rwał z tą miną? Trzeba było cicho siedzieć, jedziemy se tą tratwą czy tam barką, wszystko jest w porządku. Po coś się rwał? I szatan do ciebie to mówi, tak. Zachciało ci się chodzić na spotkania azowe, tak? To, żeś się z księdzem pokłócił o to, jaki będzie repertuar nam przy świętej. I po co się rwał? Zobacz, wszyscy se siedzą cicho po domach, pilocik w ręku, a tobie się zachciało ewangelizować parafię. I zobacz, teraz masz awanturę. Widzisz, po co się rwał? Po co się rwała? Szukali wolontariuszy, pojechałaś, zaziębiłaś się tylko i po co się rwała? Ha, chciało siedzieć w domciu. Jak miłość oglądać. Ale dlaczego Pan Bóg stwarza pierwsza dama i co z tego wynika? Że w genach mężczyzny jest zamiłowanie do samotności. Więc facet pisze, pozwól mi nieraz przemilczeć cały obiad. Pozwól, że ja wyjdę na ulicę i pół dnia będę łaził po ulicach. Pozwól mi być samemu. A kobieta została stworzona już w ogrodzie. Widać po kolorach, jakie tutaj panie mają. Wachlarzyk piękny, prawda? Włosy zrobione. A my panowie, no przepraszam, mamy wszyscy podobne portki. Jak ja jeszcze sutannę założę, to coś tam też oryginalnego, nie? Ale kobieta została stworzona w ogrodzie. Ile pań tutaj ma pierścionki, ile ma klipsy, ile ma pomalowane paznokcie, bo zostałyście stworzone w ogrodzie. I zaraz dojdziemy. I od razu kobieta została stworzona w relacji. Ona się stworzona została i zobaczyła Adama. Podobno pytała Adama, czy ty mnie kochasz? On mówił, a kogo mam kochać? Grupa księży zaprosiła jednego księdza biskupa w Bieszczady, żeby mu pokazać tam te różne cuda natury. Umówili się, że nad 14 przyjedą na plebanie na obiad. Ale się zeszło w Bieszczadach, przyjechali o 14:30, proboszcz pokazywał blachę na dachu, no to zeszło się jeszcze pół godziny i w końcu o 15:00 przyszli. Siadają do stołu, biskup bierze łyżkę, a gospodyni tak w drzwiach oparta sobie o framugę. A biskup mówi, oj pani gospodyni, chłodna ta zupka, chłodna. A ona mówi, trzeba było dłużej gadać. Trzeba było dłużej gadać. Księża pod stołem, brawo, brawo. Ona jest gospodyni. Miał być obiad na czwartą, dobry, ona nazywa dobry na czwartą. Poproście, to wam podgrzeje i przeproście, żeście się spóźnili. Żebyś biskup, to tylko właśnie powinien dawać wzór. Problem polega na tym, że my panowie, jak kobieta coś mówi, mówimy, ma jakiś problem i coś trzeba zrobić. Żona przychodzi do męża i mówi, słuchaj, mam głupią szefową w pracy. Mąż mówi, jest problem, głupia szefowa w pracy. Myśli, wiem, zmień pracę. A ona mówi, a po co? Praca jest dobra, szefowa jest głupia. Więc niektórzy znawcy mówią, że jak żona, czy kobieta, czy dziewczyna mówi, to tylko trzeba mówić, naprawdę? Co ty? Ale nieprawdopodobne. Na serio? Pierwsze słyszę. Ale co ty mówisz? To jest... I ona powie, mężu, tak jak z tobą, z nikim mi się nie gada. Że trzy panie się zebrały na kapucinko u jednej z nich, zamknęły sobie pokój, tam mąż coś w kuchni robi, one sobie plotkują, gadają. Jedna mówi w pewnym momencie, wiecie co? Ta gospodyni. A zaskoczę was, mój mąż jest syfilitykiem. One takie oczy, a mąż otwiera, mówi, filatelistą, kochanie.
Więc te spotkania... Częściej chyba kobiety popełniają ten błąd, o którym się ostatnio coraz częściej mówi. Zaczynają relacje do dziecka traktować mocniej niż relacje do męża. Pamiętam, to mi powiedział z 15 lat temu duszpasterz świecki z Siedlec. Niech ksiądz mówi wszystkim. Relacja do męża jest ważniejsza od relacji do dzieci. Odruchowo my musimy mówić tak, tu dziecko, trzeba mu pieluszki zmienić, trzeba go cycusia dać, trzeba go naoliwkować i napurfumować. A stary, on sobie tam krupnik znajdzie, tego tam, co tam będę, do syneczka latam. A stary to sobie, ojciec chce wziąć dziecko na ręce, zostaw, gdzie ty masz łapy brudne, gdzie ty tymi łapami, nie dotykaj go, on już jest wypudrowany, przyszykowany na noc. A niektórzy mówią, dziecko powinno znać zapach ojca i słyszeć jego głos, rozpoznawać. To jest dla dziecka trudne. Bo jak się dziecko urodzi, od razu wie, która to jest matka. Ono w brzuchu tej pani było 9 lat. Proszę Państwa, nie tylko, że jest efektowna, faceci jak się modlą, to się modlą, ale jest skuteczna. Jeśli kobieta żyje w rodzinie niewierzącej, rodzina jest cała niewierząca i nawróci się kobieta, to pociąga resztę rodziny w 13% przypadku. Jeśli się nawróci facet, pociąga resztę rodziny w 93% przypadków, że ona przyjmuje jego światopogląd. On nie od razu, nie od, to po pewnym czasie. Księża wszyscy zauważają, jak dzieci przyjdą z ojcem do kościoła, są inne na niż tylko przyjdą z mamą albo przyjdą same. Tata już ma na niego oko. Już tam się nie da. Więc od religijności ojców bardzo mnóstwo zależy. Bywa tak, jak mój kolega jechał samochodem, zabrał autostopowicza, on był bez, mój kolega ksiądz, bez sutanny. Ten nadawał na tą politykę strasznie, na polityków. Dojechali do Warszawy, mówi, to dziękuję panu, ile jestem winien. No nic pan nie płaci, jestem księdzem, to niech pan za mnie pomodli. Pan jest księdzem, ale tak przeklinałem. No, no niech pan trochę mnie przeklina. Dobrze, będę mieć, ale niech pan się za mnie pomodli, różaniec niech pan odmówi. Ależ oczywiście, proszę księdza, nie ma sprawy, że ona odmówi. Dla niego facet z różańcem to jest jakaś pomyłka. Najtwardszym facetem świata w XX wieku był Jan Paweł II. Ja mógłbym na ten temat dużo mówić. I miał jeden karabin maszynowy, różaniec. Matka Teresa z Kalkuty, kiedy się zatrzymali, ma pani broń? Mam. A jaki pani ma broń? Karabin. To pani pokaże, ona wyciąga różaniec. Więc od rodziców, szczególnie od religijności ojca, zależy cała religijność rodziny. Ja też powiem jedno zdanie, tak żartobliwie. Proszę, drogie panie, mam nadzieję, że macie poczucie humoru. Dziecko konotuje tak. Tata jest od spraw ważnych. Mama mało ważnych. Mama to te majtki, tam kapcie, kanapka z serem. A jak się kupuje kino domowe, to idzie tata. Jak się kupuje brykę, to tata idzie na giełdę. Jak coś walnie pod maską, to tata otwiera. Nieraz nic nie wie, o co chodzi, ale mówi, o tak, wiem wszystko. Bo panowie, trzeba dobrą minę do złej gry robić nieraz. Ale dla dziecka jest to właśnie tata. Ale z drugiej strony odwrotnie. Są dzieci, które mówią, nie mogę się doczekać, jak będę dorosły, to tak jak tata, nie będę musiał chodzić do kościoła. I wtedy mama jest bezsilna. Ojciec kupi synów od razu. On sobie postawi piwo, oni sobie soczek postawią i oglądają telewizję. Więc duszpasterstwo mężczyzn jest... Czego się faceci boją? Faceci się boją, że kościół im zabierze siłę, seks i śmiech. Siła, seks i śmiech. To są dla facetów bardzo ważne rzeczy. Są faceci, którzy mówią, ochrzczę dziecko, ale na ministranta nie pozwolę, żeby poszło. A wy dlaczego pan nie pozwoli? Żeby mi latał w takiej haleczce jakieś, kurde, nie wiadomo, przy ołtarzu, nie wiadomo co to. Jakby, chyba, że garnitur założy. Krawat, to wtedy będzie się przy ołtarzu prezentował. Kiedyś opowiadano mi świetną historię. Polskie małżeństwo pojechało do Rzymu, zwiedzali pielgrzymka, zwiedzali te bazyliki, wieczorem kolacja, wino, spaghetti, trochę w głowie zaszumiało. Przyjechali do domu rekolekcyjnego prowadzonego przez siostry. Położyli się do łóżka, zaczynali się przytulać, a nad łóżkiem wisi obraz Jezusa, taki pod kątem. Jezus ma koronę cierniową, tak trzyma palcem, a drugą pokazuje na łóżko. Oni się od siebie odsunęli, dwa tygodnie się nie dotknęli. Ja mówię, jesteście katolickim małżeństwem? Tak, no trzeba się kochać, przecież to Jezus wymyślił. Jezus umarł za to, żebyśmy mieli czysty seks, czystą miłość małżeńską i tak dalej. No więc właśnie to... Jeszcze jeden facet jakiś powiedział, proszę księdza, byłem na spotkaniu grupy modlitewnej. Kazali mi robić dwie najstraszniejsze rzeczy na świecie. Ja mówię, panie, na spotkaniu grupy modlitewnej najstraszniejsze rzeczy? Proszę księdza, kazali mi trzymać łapę drugiego faceta w mojej łapie. Spocona moja ręka w spoconej ręku faceta. I co jeszcze? I kazali się otwierać. Niech się pan otworzy, proszę, najlepiej o seksie niech pan powie, jak się tam z żoną nie układa coś. Więcej tam nie pójdę. Ja mówię, dobrze, niech pan nie chodzi, to nie dla pana, są inne wspólnoty. Także seks facetów, tylko pamiętajcie, ta religijność jest inna niż kobiet.
Dlaczego kobiety kochają Kościół? Oczywiście dlatego, że kochają Pana Boga, ale jeszcze są inne takie drobne, ziemskie argumenty. Nareszcie przez cały tydzień myślę o tym, mogę założyć futro. Albo nową garsonkę. W kościele, kto jest przy ołtarzu? Dzieci. Jakie fajne dzieci, taki wartość, tak się mylił z tą lampką, nie wiedział. Kwiaty. Pieśni o czym są? Mój miły, mój przyjdź, bądź blisko, weź mnie, osłoń. No jeszcze jak się ksiądz przystojny trafi, to jest na co popatrzeć. A faceci stoją, patrzą, rusztowania, żeby jakieś były w tym kościele. Żeby jakiś remont był w tym kościele, żeby coś się działo w tym kościele. To nic się nie dzieje. I to jest problem. Proszę Państwa, ksiądz jeden w Stanach powiedział tak. Kończymy rekolekcję, jest godzina 21. Na 7 rano potrzebuje 700 płytek skopiowanych. Panowie, dacie radę? No. Z piątej miałby 700 płytek zrobiony. Tak stukali na tych komputerach, jedną za drugą. Konkret, robota. Co mam zrobić dla Pana Boga? Kobieta jest bardziej kontemplatywna. Kobieta przyciąga swoim pięknem. Facet musi, żeby coś zrobić, to musi to zbudować. A to jest temat rzeka w ogóle. Piękny temat. A co ksiądz się zna na seksie? Jakby się ksiądz za dobrze znał, byłoby to niepokojące. Kiedyś otuchy mi dodała opinia, czy trzeba chorować na serce, żeby być kardiologiem. No więc ja na tej zasadzie znam się na seksie, choć każdy człowiek, i ksiądz, i siostra, i świecki, oczywiście jest istotą seksualną. I Bogu dzięki, że Ojciec Święty, Bóg nam tego nie zabiera. Organizatorzy, ja nie wiem, dlaczego ta radość. Ksiądz, który nie ma odruchów ojcowskich, nigdy nie będzie dobrym duszpasterzem. Ksiądz, który nie ma w sobie jakiegoś uroku, nigdy nie będzie dobrym głosicielem słowa. Siostra zakonna, która nie jest kobieca, no też będzie miała kłopoty w życiu normalnym, ludzkim. Jest to takie dla mnie oczywiste. Proszę Państwa, jak ja chodziłem po kolędzie, jak pracowałem na parafii, bardzo często facet, no jak właśnie facet, wojownik, zaczął mnie tak trochę nieraz zaczepiać. A proszę księdza, te wyprawy krzyżowe, a ta inkwizycja, a wy się do polityki nie pchacie, a księża nie mają za dużo pieniędzy. No ja tam próbowałem jakoś bronić kościoła, jak i te historyczne sprawy, ile tam znałem. Ale proszę Państwa, zadaję Państwu pytanie. Wchodzi żona i widzi, że jej mąż sprzecza się o coś z księdzem. Po czyjej stronie stawała? Po mojej. Ty, specjalista od wypraw krzyżowych, ty mnie szafki pomaluj, ty wiesz. Znalazł się tutaj teoretyk od inkwizycji. Ja aż marzyłem, prosiłem Pana Boga, żeby przyszła jakaś żona, stanęła przy księdzu, położyła mu rękę na ramię i powiedziała: bierz księdza, bierz go. Mrówka ze słoniem pomocnie mówi: słoniu, ale dudnimy. I my byśmy chcieli powiedzieć: Panie Boże, Ty mi troszeczkę pomożesz, ja jestem zorientowany w życiu, nie, to nie myśl, Panie Boże, że ja jestem taki niekumaty. Troszeczkę mi pomożesz i ja generalnie sobie poradzę w życiu. A Pan Bóg patrzy na Ciebie jak na niemowlaka, który sika dalej niż widzi. Gdzie ty se pomożesz? Gdzie ty se pomożesz? Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ktoś mówi: co ksiądz opowiada, beze mnie nic możecie? A wielu pogan, proszę, buduje, wnosi, wstawia. To jest nic. To jest nic. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Nasi wielcy bohaterowie, Maksymilian Kolbe, całe życie miał gorączkę, kardynał Wyszyński, taki bohater, że jak jechał na pierwszą mszę, to się modlili, żeby chociaż tą pierwszą odprawił, bo taki miał stan zdrowia. Jan Paweł II, z roku na rok coraz bardziej bezradny, coraz bardziej niedowładny. To są nasi wrogowie. Moc w słabości się doskonali, ale potrzeba twardości też. Proszę Państwa, ktoś się z Państwa dzisiaj modlił o rozkosze wieczne po Bożej prawicy. O rozkosze wieczne. Małżonkowie wiedzą, o czym mówię. A my mówimy, żeby 3+ z tego kolokwium było. Żeby Gośka wróciła do mnie. Żeby nie padało, kurczę, bo mi się buty rozkleiły. Nie, o to wszystko się można modlić, ale Pan Bóg mówi: rozkosze wieczne po Twojej prawicy. Rozkosze wieczne po Twojej prawicy. I dlatego wielu ludzi przychodzi: co to w kościele jest? Psychologia jakaś jest? A ten ksiądz się w ogóle nie zna, kiepsko mówi. Ale ten ksiądz daje życie wieczne w sakramentach. My chcemy za mało i to jest nasz problem. Bo ktoś powiedział: małżeństwo, które jest ze sobą 15-20 lat i naprawdę żyją w zgodzie, to jest cud i dowód na istnienie Pana Boga. Cud i dowód na istnienie Pana Boga. Mówi: małżeństwo to jest jakby wziąć wściekłego psa, wściekłego kota, rzucić do łodzi podwodnej, zakręcić za nimi ten lód, puścić ich w rejs dookoła świata i dzwonić do nich co wieczór, co u was słychać. Chyba żadna z waszych mam
Jak robi obiad, to nie mówi: Boże, idzie, już słyszę mój mąż po schodach, zrobię mu takiego panierowanego. Mężu, zobacz, to dla ciebie kotlet. Nie, on wchodzi, cześć pulchna, ona mówi: cześć stary, z czego się napijesz. I to jest miłość, taka w wydaniu codziennym. Daję taki przykład nieraz, jak się palą świece na ołtarzu w czasie mszy świętej i świeca zaczyna przygasać. I już tak nieraz jak kopią szpilki. Wychodzi siostra zakonna, czy pan kościelny, ze szpilką i zaczynają ratować płomyk. Wszyscy ludzie patrzą się, czy uda mu się, czy nie. Ksiądz jest przegrany wtedy, mógłby w zasadzie przerwać kazanie. Nikt się nie słucha go. I tak, jest za płom. Udało się. To jest nasza robota, nasza księży robota i wasza robota. Wziąć bandziora z Bira, ja tu się przesadzam, i znaleźć w nim tą iskierkę. Mój kolega ksiądz opowiadał, że wychował się na Pradze, w okolicach grożących śmiercią lub kalectwem, i miał kolegę, Władka. Razem się bawili w piaskownicę, razem grali w kapsle, razem bawili się w wojnę, ale potem ich drogi się rozeszły. Mój kolega został ministrantem, Władek trafił do poprawczaka. Mój kolega został księdzem, Władek poszedł do więzienia. Mój kolega był już parę lat księdzem, Władek był już recydywistą, alkoholikiem. I był naprawdę tak groźny, że ludzie przechodzili na drugą stronę ulicy, jak on szedł. Jak Władek siadał do windy, to wszyscy piechotą szli na ostatnie piętro. I kiedyś matka tego Władzia przyszła do tego mojego kumpla i mówi: księże Bogusławie, Władek jest w szpitalu, umiera. Ksiądz długo odwiedził. Proszę pani, gdzie on w tym szpitalu? Już dzisiaj zaraz po obiedzie pójdę. I mówi: wsiadł w samochód, pojechał, patrz, leży Władek, cały żółty, już tam wątroba nie pracuje, pod jakąś kropluwą. Ale się ucieszył: Boguś, ty do mnie przyszedłeś? O, mówi: słuchaj, jak ta pielęgniarka wyjdzie, to ci coś pokaże, co mam pod poduszką. Mój kolega, święty ksiądz, ale mówi: przyznam ci szczerze, pomyślałem, że albo mi pokaże pół litra, albo mi pokaże papierosy, że coś tu kiwa ten personel. Jak pielęgniarka wyszła, Władek wyciągnął spod poduszki książeczkę do nabożeństwa i mówi: wiesz, Boguś, tak po warszawsku, matka mnie to przyniosła, ja sobie to czytam. Ty wiesz, że to ciekawe jest? Potem się Władek wyspowiadał, przyjął komunię i umarł. Ale ilu z nas, widząc go na ulicy, powiedziałby: kurczę, ręce im poobcinać, do kamieniołomów ich zesłać. I całe życie polega na tym, żeby odsłaniać w człowieku, którego kocham, a kochać mamy wszystkich, to dobro. Największą sztuką jest wydobyć dobro. Jeden z największych majstersztyków Pana Jezusa to był łotr na krzyżu. Jeszcze go złapał, jeszcze go do nieba wciągnął. Zamieniać złoto, bo nie, że ja czy zgaszę. Bo my sobie wyobrażamy, że dom nazaretański to był taki inny. Maryja rano wołała: Jezusie, Synu Boga Żywego, wstawaj. A na to Jezus mówi: Matko Odkupicielko, co na śniadanie? Logosie, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, jajecznica. O Maryjo, wieżo z kości słoniowej, to chleba poproszę. Proszę Państwa, ja przyjechałem tutaj i ryzykuję. Wy też żeście wyszli z domów i ryzykujecie. Że coś się nie uda, że wam autobus, że zgubicie komórkę, że coś palne może. Zdarzyć się różne rzeczy mogą. Jak się odkrywasz, jak zaczynasz działać, to się pomylisz. To ci coś nie wyjdzie, skompromitujesz. I dlatego wielu ludzi siedzi zamkniętych w swoim świecie. Oni wchodzą na ring tylko wtedy, kiedy nokautują. Jak cię zapytają 2 razy 2, mogę wstać. 4. Super. Ale pierwiastek 17? Nie, dziękuję. Wielu ludzi, jak się odkrywasz, to się pomylisz. Jak przychodziłem do moich kolegów, był taki okres, że ich dzieci miały po 5-7 lat. Teraz już ich dzieci, moich kolegów, mają po 20 parę lat. Ale nieraz piłem z kumplem kawę, a jego córka sukienkę brała, włosy sobie tak rozpuszczała. Ja mówię: ty co ona robi? On mówi: powiedz jej, że jest piękna, bo nam nie da spokoju. Dziewczynka, 5 lat, już wabiła swoim pięknem. Byłem u moich znajomych, którzy mają 3 dzieci, notabene adoptowanych, ale piękna rodzina, piękne dzieci. I wszedłem do nich, chciałem te dzieci zobaczyć, bo widziałem tylko na zdjęciach. Chłopaki od razu dostali szajby. Tu, 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 da, 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 wujek przyszedł, ksiądz przyszedł. A dziewczynka? Ja mówię: ile ona ma lat? 2. Ona mnie już podrywała. Wyjmijcie spojrzenie. Coś nieprawdopodobnego, coś nieprawdopodobnego. A chłopaki, tu, wujek, mamy klocki. Dzieci się niestety szybko uczą kłamać, a to jest oczywiście zasługa rodziców. Ale kręcić, kombinować, 40 stopni gorączki mogą dostać na własne zawołanie. Ale dopóki nie, dopóki są dziećmi, takimi dziećmi w sensie nie tylko wiekowym, ale takim osobowościowym, duchowym,
To są piękne. Jak mu się chce wrzeszczyć o drugiej w nocy, to chce. Jak chce powiedzieć, że babcia jest gruba, to powie, babcia jest gruba. I wszyscy to widzą, nikt nie mówi, tylko... Prawda? Bajka o nagim królu. No. Dzieciak z tłumu krzyknął, że on jest nagi. Bo dzieciak był sobą. Mój ksiądz chodził po kolędzie, piękna rodzina, mąż, żona, dziecko. Pomodlili się wspólnie, pani idzie robić herbatę, a dziecko ku zaskoczeniu wszystkich mówi, a ja za księdza już bym się mógł sam pomodlić. Ksiądz zbaraniał rodzice, ty za księdza sam się byś mógł pomodlić? Tak, no to pomódź się. Wieczny odpoczynek dać po resztę. Rodzice, ojej, proszę księdza, przepraszamy, co ty mówisz, super. Ksiądz mówi, ale za co przepraszacie? Czy jakiś umrę? To jest jedyna pewna rzecz w moim życiu. Czy to pani tą herbatę przyniesie z kuchni, to jest niepewne. A że ja umrę, to jest pewne. I on odmówił za mnie pierwsze wypominki. Za darmochę, w kościele. To się nie zdarza. W parafii nawrócenia świętego Pawła w Warszawie ksiądz odprawiał mszę świętą, a przed ołtarzem chłopaczek sobie podśpiewuje, chodzi w kółeczko, a ojciec stoi z boku, mówi, ty, bo zaraz do ciebie tam przyjdę. Chodź no tutaj. A nie, ja chcę tu. Na przeistoczenie zaczął ćwiczyć fikołka do przodu. Ojciec się wkurzył, przyszedł, wziął go za rękę i główną nawą kościoła go ciągnie, on się opiera, ale nie ma szans z tatą. Więc w drzwiach jeszcze tylko mówi, ludzie, módlcie się za mnie. Pamiętacie Marcysię ze Złotopolskich? Ja nie pamiętam, jak się ta aktorka nazywała. Otóż ona była w banku ze swoim 4-letnim synkiem. A bardzo wierzące dziecko, mama troszczy się o wychowanie religijne i synek 4-letni przejął się religią. I ona mówi, stoję w kolejce, a mój synek lata po banku. Podchodzi do faceta, co czek wypisuje i mówi, ty słyszałeś o Jezusie Chrystusie, który umarł dla naszego zbawienia? Facet znad okularów mówi, nie czytałem. To poczytaj, bardzo ciekawe. Ten facet tego nie zapomni do końca życia. Kazania księży pozapomina, tego nie zapomni. Kamienie będą wołać, kamienie będą głosić Ewangelię Bożą, kamienie. Czekałem kiedyś na maturzystów z jakiejś diecezji w sali Kordeckiego, księdza na Jasnej Górze. Ja się z młodzieżą raczej tam nieźle dogaduję, więc mi się właśnie wydaje, że taki młodzieżowy jestem. Przychodzi taka mała dziewczynka i mówi, proszę księdza, co tu będzie? Ja mówię, dziewczynko mała, mówi, malutka, mała dziewczynko. Tu będzie spotkanie maturzystów ze mną. No właśnie, bo ja jestem maturzystką. Ja na nią patrzę w lustro, kurczę, nie, jest trochę starszy niż maturzysta jest. To jest naprawdę, niech to wierzymy. Kim ja jestem? Tylko wiecie, wielu ludzi nie potrafi prosić o pomoc, bardziej faceci. Chociaż przychodzą na rozmowę, ale facet ma to zakodowane, że on zrobi sam. Prawda? Sam facet jedzie samochodem, jeżdża w ślepą uliczkę, żona mówi, to chyba ślepa uliczka. Ja wiem, jak ja jadę. Wjechał, przez piaskownicę już przejechał. Żona mówi, nie wiem, ale tak mi się coś wydaje, że źle jedziemy. Wjechał do śmietnika i w końcu mówi, no dobrze, to idź tam kogoś zapytaj. Faceci uważają, że to jest hańba pytać. Faceci uważają, że wszystko trzeba samemu. Ja tam nie pójdę do żadnego księdza i nie będę mu opowiadał o swoich problemach religijnych. Ja nosiłem takie włosy dotąd, jak przed seminarium byłem z znawcą hipisów i pracowałem w sklepie, siedziałem raz na radiu, tak opuszczoną głowę, to proszę pani, po ile ta radia? Proszę pana, o przepraszam. Ale właśnie, czy ty słyszysz swoje prawdziwe imię, czy znasz prawdziwe imię? Bo jak Pan Bóg będzie wołał do ciebie, krzyczał do ucha, a ty powiesz, on do kogoś innego. Do kogoś innego. To fałszywe ja jeszcze można też ująć w tym obrazie biblijnym, kiedy Samuel przychodzi do Jessego, szukając kandydata na króla. I Jesse mówi, to mój syn Eliab. Reprezentacyjny w ogóle tutaj. A Dawid mówi, nie ten. Samuel mówi, nie ten. No to może ten Aminadab. Taki lepszy, taki, zobacz, super. Nie ten. No to może Szamma. Nie ten. Kiedy ktoś przychodzi do nas, fałszywe ja bardzo często będzie pokazywał swoje najlepsze strony. Tu moje dyplomy, tutaj moje puchary, tutaj moje uznania. Nie ten. Nieźle jeżdżę na łyżwach, na nartach też jeżdżę. Nie ten. Pan Bóg nie chce z narciarzem rozmawiać. No znam dobrze dwa języki. Pan Bóg nie chce rozmawiać z poliglotą. I jak tak wchodzisz w siebie, to mówisz, proszę księdza, kiedyś się bardzo wzruszyłem, jak moja babcia umierała i się rozpłakałem i nie mogłem być przy łóżku. I Pan mówi, z tym chcę gadać. Z tym chcę gadać. A te wszystkie Eliaby, Aminadaby, Szabby reprezentacyjne nasze, no to tak jest przed ślubem, jak się rodziny odwiedzają celem omówienia wesela. Może Pani coś rzeczy ciekawe, ależ skąd to byłby za duży kłopot dla Państwa, ależ nie.
A po ślubie to małpa ruda, no tak nasłuchiwała. Kobieta chce, żeby facet się domyślił, co ona chce. Jest małżeństwo, facet, żona przestaje się do męża odzywać, 2 tygodnie chodzą, nie odzywają się, on nie wyrabia już. Sadza żonę i mówi, kochanie, co się stało? Czy ja coś zrobiłem, czy coś się stało? A ona mówi, już 2 tygodnie wyraźnie milczę. 2 tygodnie wyraźnie milczę, że chcę iść do filharmonii. No to trzeba było powiedzieć. Jakbyś kochał, to byś się domyślił. Drugie panie, facetowi trzeba powiedzieć tak. Co to jest filharmonia? Gdzie jest filharmonia? Jak się kupuje bilet do filharmonii? I on pojedzie, kupi i przywiezie. Wszystko jest. Więc chciałem się wytłumaczyć z pewnych uogólnień, które będę mówił, że mężczyzna to coś tam robi, taki jest, a kobieta to tak robi i taka jest. Otóż Pan Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Pan Bóg jest duchem doskonałym i stwarzając człowieka, stworzył mężczyznę i kobietę, swoje cechy dając pewne mężczyźnie, a pewne kobiecie. Natomiast nie dał takich, dał też taką próbkę każdej osobie płci przeciwnej. Co mam na myśli? To nie jest tak, że kobieta to tylko właśnie Raffaello, M jak miłość, kwiatki, pszczółki, a mężczyzna to tylko karabiny maszynowe, sport, boks, Tyson i Muhammad Ali. Pan Bóg dał nam, mężczyznom, trochę cech kobiecych, a wam, panie, dał trochę cech męskich. Dlaczego? Bardzo często się zdarza, że kobieta zostaje sama w życiu i ma wychować chłopaka. Musi też umieć jakoś do niego podejść, musi go umieć bronić. Kiedy w parku ciemnym napadną kobietę z jej dzieckiem, ona będzie jak lwica warczyła, do końca, do krwi. Natomiast też często się zdarza, że mężczyzna wychowuje córkę, ma córkę, no to miliardy osób tak ma i musi też jej uczyć pewnej subtelnej delikatności. Ale chodzi o to, może zilustruję to jeszcze takim artykułem, który czytałem kiedyś, o detektywie, który zajmuje się tropieniem niewiernych mężów i żon. I on mówił, ten detektyw, że jak przychodzi facet i mówi, panie detektywie, żona mnie zdradza, to często się temu detektywowi wyspowiada, bo ona już mnie zdradza od dawna i ja w ogóle jestem taki sam i tak mi źle. A jak przychodzi kobieta, to mówi, znajdź ich. A jak znajdziesz, to zadzwoń do mnie, gdzie oni się spotykają. Więc detektyw dzwoni i mówi, już wiem, gdzie się pani mąż spotyka z kochanką. To zawieź mnie tam. Ale ja pani nie mogę zawieźć. Zawieź mnie i to już. Ona przyjeżdża, on mówi, to w tej willi się spotykają. Ona podchodzi, dzwoni do drzwi, mąż otwiera, Jezu, żona. I tam nie ma gadki, jest od razu ta. Pamiętajcie, panowie, w sercu zdradzonej kobiety jest więcej nienawiści niż w piekle. Kobieta nie dyskutuje, rozjeżdża walcem równo. Potem posoli, popieprzy. Więc chodzi o to, żebyśmy my, mężczyźni, byli specjalistami jednak w cechach męskich, a wy, drogie panie, w cechach kobiecych. Bo jak komicznie wygląda, kiedy się zaczynamy zamieniać. Mój kolega, ten, co miał tego kumpla Władka, opowiadał mi, że był w wojsku, jeszcze za komuny, był na kompanii, jakaś dziwna kompania, nie było co robić. No więc jakiś przyszedł żołnierz z poboru i nauczył ich robić makatki. Zbija się 4 listewki, gwoździkami się nabija i się zasuwa kordonkiem. I on jak szedł na przepustkę, to żołnierze przychodzili, mówili, kup mi 2 motki kordonka, 6 seledynową, 4 kordonki czerwone, ale taki ostry. I mówi, ja wracałem z przepustki, miałem całą reklamówkę kordonków. Oficer dyżurny mówił, co wy tam macie? A nic, wysypać wszystko. Mówi, żebym ja miał tam wódkę, żebym ja miał karabin rozłożony, to by było w porządku. A ja miałem kordonki, jak ja to wysypałem, on zbaraniał. Jakieś dziewczyny były na portierni, co za wojsko nas broni od kordonków. No więc chodzi o to, co pan Jacek często mówi, że taka zamiana, o czy mężczyzna, czy kobieta, to nieważne, kobieta potrafi to, co mężczyzna, jasne, potrafi to, co zrobić mężczyzna, ale to jednak nie jest to. Ja pamiętam wszystkim, którzy by mi próbowali wmówić, że na przykład pomysł, że jeśli kobieta więcej zarabia, to mężczyzna niech idzie na urlop macierzyński czy tacierzyński, a kobieta niech zarabia, bo zarabia więcej, to się opłaca, nie? Otóż nie, bo kobieta została stworzona, całe jej ciało, psychika, na wprowadzenie małego dziecka w życie, dorosłe życie. A potem przejąć ma to ojciec, jeśli to jest chłopak. Brat Efraim napisał rzecz, która mnie zdumiała, zszokowała, ale no, to jest poważny człowiek, więc należy się z jego zdaniem liczyć. Mianowicie on powiedział, że każdy z nas pamięta moment swojego poczęcia. Ale nie pamięta oczywiście, że mama z tatą, gdzie tam współżyli, jak współżyli, bo nie mieliśmy rozumu, oczu, zmysłów.
pamięta to dusza człowieka, czy została przyjęta w świecie z miłością, czy trafiła tu na miłość. Natomiast jeśli pan z panią, mąż z żoną współżyją, a mają w głowie tylko jedno, żeby nie było dziecka, żeby nie było dziecka, żeby nie było dziecka, a tysiące, setki tysięcy par ma to w głowie przez cały akt seksualny, żeby nie było dziecka, uważaj jak robisz, żeby nie było dziecka, rób tak, żeby nie było dziecka. A dziecko się pocznie i pozwolą mu się urodzić, cześć im i chwała, że nie zabiją. To potem to dziecko przez całe życie ma kłopoty z uwierzeniem, że on jest chciany. Przychodzi do jakiegoś towarzystwa, pewne środowisko. Wszyscy mówią, cieszymy się, że jesteś, siadaj z nami. Ty tak mówicie przez grzecznik, tak naprawdę to chcesz, żebym już poszedł. Ale co to powiadasz? No, jesteś, czekaliśmy na ciebie. Siadaj, pij herbatę, kawę. Nie, wy tak mówicie przez grzecznik, żeby nie było przykro. Ale co to powiadasz? Naprawdę cieszymy się, że jesteś. Nie, wy tak mówicie tylko z litości nade mną. Ilu takich ludzi jest? To jest od załadowania tego pierwszego kopa, przepraszam za słowo takie wulgarne, wulgarna sytuacja, to tam będę zwrócę wam uwagę na taką mentalność anty-life, przeciwko życiu, która się wytwarza w ludziach, którzy stosują antykoncepcję. Czy zwróciliście uwagę, że jeśli jest jakieś małżeństwo przez tam 20 lat, 25 lat, 30 lat stosuje antykoncepcję, to na zabezpieczenie przed nikim tyle forsy nie wydadzą, co na zabezpieczenie przed dzieckiem. Pomnożyć te wszystkie pigułki, prezerwatywy, żele, jakieś tam wizyty u ginekologa, to wychodzą dziesiątki tysięcy złotych. Oni przed złodziejem się tak nie zabezpieczają. Kupili drzwi za 2000 zł, wstawili mocne zamki, mają na lata. I potem ci ludzie bardzo często mówią, chcemy mieć dzieci, kochamy dzieci, ale jest taka w głębi serca, że ten skurczybyk nas przechytrzył. Myśmy takie stosowali pigułki, a on się począł, urodził i siedzi na nocniku i pryka. Śmie po prostu w środku naszego domu. I ile kobiet mi mówiło, proszę księdza, dlaczego ja tak krzyczę na dzieci? Obiecuję sobie, wrócę z pracy, będę dobra, łagodna, miła. Jeśli będę zwracać uwagę spokojnie. A nieraz mnie dzieci doprowadzają do szału. Pamiętam świadectwo pewnej pani, która była arcykatoliczką, należy do ruchu pewnego, nie powiem jakiego. Jest bardzo pobożna, no ultra pobożna. Pobrała się z pobożnym chłopakiem, urodziło im się dziecko, przeszczęśliwi, radośni. Za 10 miesięcy, za 12 miesięcy nowina jest w ciąży, drugie dziecko, ach, proszę księdza, drugie dziecko, ho, 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 jak my się cieszymy, w ogóle super wszystko. I po latach ta pani opowiada mi historię, jak się to drugie dziecko już urodziło. Siedziała sobie w pokoju z sąsiadką i piły kawę. A to drugie dziecko z tym starszym rodzeństwem, to się bawiło. I nagle słychać w pokoju ciszę. Jak mówił szczur, widzę ciemność, to tam było słychać ciszę. I ona mówi, coś podejrzanego jest. Wchodzi do tego pokoju, a ta jej młodsza córeczka, miała tam wtedy roczek, czy dwa lata, nie wiem, zakrztusiła się jabłkiem, jest sina, oczy na wierzchu, dusi się, rodzeństwo stoi obok, ten starszy brat czy siostra nie wie co zrobić. Ona wpadła w panikę, wie, że tu żadne dzwonienie na pogotowie nie wystarczy, bo to dziecko zaraz umrze, udusi się, więc wzięła je na brzuchu, położyła w plecki i uderzyła stanowczo tak ręką i ono zakasłało i wypluło to jabłko. I ta kobieta w szoku, totalny szok, po prostu zaczęła mówić, Panie Boże, nie zabieraj mi tego dziecka, ja już je będę kochać. I potem, kiedy opowiadała mężowi o wszystkim, mówi do mnie, proszę księdza, zacząłem się zastanawiać, skąd mi przyszło do głowy, ja już je będę kochać. Dopiero to wydarzenie otworzyło głębię jej serca. Głębię jej serca, w którym było nie. To dziecko było przypadkowo, to dziecko było wpadką. Miałam robić magisterium, mieliśmy zacząć budować dom, wszystko się opóźniło. Było chorowite, tak mi skopisało, przepraszam, całe moje plany życiowe. Chociaż wszystkim mówiła, ukochany dzieciak, dar od Pana Boga, ale wewnętrznie go nie przyjęła, bo był rzeczywiście, to dziecko było nieplanowane. Także wyczuwamy, jak zostaliśmy przyjęci. Potem 9 miesięcy, które bardzo wiele znaczy, to wszyscy o tym piszą. 9 miesięcy, w którym albo dziecko słyszy śpiew swoich rodziców, modlitwę, łagodne rozmowy, łagodne brzmienie głosu, kiedy słyszy jakąś taką harmonię, ile tak można powiedzieć, ile to się da słyszeć. Albo kiedy są 9 miesięcy kłótni. Jak żeś robił? Po co żeś uważała? To Boże, żeś mi namówił. To co, bierzemy ślub? Wystrować? Czy ma się narodzić? No dobra, bierzemy ślub, jedziemy do Twojej matki. Ale Pan się zachował wobec naszej córki. Jedziemy do Twojej matki. Ale Pani się zachowała wobec naszego syna.
No dobrze, pobierajcie się, orkiestra, stroje, wszystko, wiecie, a to dziecko wszystko przeżywa. Wszystko przeżywa. Potem opowiadali mi księża, którzy pracowali w Centrum Zdrowia Dziecka, że te matki siedzą przed tymi gabinetami z tymi dziećmi, bieda, te dzieciaki biedne, schorowane, a matki mówią, no przez ten Czernobyl, no, to ten Czernobyl chyba tak. Czernobyl Czernobylem, a 9 miesięcy, jakie się zafundowało dziecku. Pamiętam, jak jedna pani opowiadała, jak wrócił jej mąż z pracy, ona mówi, Andrzej, będziemy mieli dziecko. On mówi, nie ruszaj się, nie ruszaj się, oddychaj spokojnie, musisz teraz żyć w harmonii, wziął ją na ręce, załóż do łóżka i już lecę po Raffaello, Snickersa ci kupię, Marsa, wody z sokiem ci zrobię, tylko ciepłej, nie denerwuj się, kopię już, ona mówi, głupi, to jest dopiero tam czwarty tydzień, czy trzeci. Nie, kopię, chyba kopię. Ona mówiła, wiedziałam, że on się wygłupiał, ale byłam przeszczęśliwa, przeszczęśliwa. Jeśli dziecko jest tak witane w świecie, jego życie dalsze będzie się inaczej toczyło. No a po narodzeniu to się już zaczynają różne polki. Takie polki, że nie jedna z was może, drogie panie, usłyszała. Może nie, bo to ja nie chcę powiedzieć, że to jest takie częste, ale zdarza się, że dziewczynka podsłucha rodziców mówiących w kuchni. No miał być chłopak, ale urodziła się dziewucha. Dobra, nie, już będzie dziewucha. Ojciec ją nazywa Wojtek. Każe jej chodzić w spodniach. Bierze ją do warsztatu samochodowego i tłumaczy, jak silnik działa. No i tego Wojtko Gosie tak się wychowuje. No, niektórzy to przeżywają. Niektórzy przeżywają, jak rodzice przyjęli wiadomość o płci. Jeden pan wrócił ze szpitala położniczego. Prosty chłop rolnik ze wsi. Matka pyta, co się urodziło? Syn? On mówi, nie. A co? No i on powiedział do Rymu, ale ja nie mogę tego słowa powiedzieć. A dosłownie tak, z narodzeniem swojej córki skwitował, że się urodziło. Ale paradoks sprawił potem, że urodził mu się syn drugi, trzeci, ale tak jak z tą córką miał sztamę, ten ojciec, z żadnym synów nie miał. Więc to tak paradoksalnie wychodzi. No i zaczynają się różne sygnały, że jesteśmy niekochani. Mógłbym wam do rana opowiadać. To są arcywzruszające historie, jak dziecko dostaje takiego kopniaka właśnie, jak córeczka, która szła z mamą, pani sąsiadka idzie, mówi, to pani córka? No widzi pani, jaka przyzwoita córeczka. Tak pani nie chciała tego dziecka. Czy potem na basenie Eldrycz opisuje, jak ojciec, córka prosi tatę, tato zjedź ze mną na zjeżdżalni, bo ja się boję. On bierze córkę na kolana, zjeżdżają na zjeżdżalni, brodzik jest płytki, on skręca sobie nogę i przy wszystkich mówi do tej córki, przez ciebie się zawsze dzieje zło. Przez ciebie się zawsze dzieje zło. Ona to pamięta po latach. Ja nie wiem, czy dobrze, nie mieszam tu dwóch opowiadań, ale to najprawdopodobniej ona próbowała w wieku 20-30 lat jeździć konno, uprawiać hipikę i koń ją zrzucił. Ona od razu mówi, zwierzęta wyczuwają ludzi. Ja jestem złym człowiekiem i jak ja ludzie przechodzą koło psa, nie szczeka. Ja przechodzę zawsze ze szczeka, bo jestem złym człowiekiem. To wtedy wszystko się już podciąga. Pamiętam wzruszające opowieści pewnego pana, który miał jako chłopak, dość dorosły chłopak, taką przypadłość moczenia się w nocy. Wierzięce zaczęło się w wieku kilku lat. Chłopaki na koloniach wywieszali moje prześcieradło i mówili, patrzcie, tam Łukasz się znowu zastrzał. Ja po prostu nie wiedziałem, jak się robi samobójstwo, ale chciałem to zrobić. Potem się bałem, że jak będę miał żonę, to mi się zdarzy w łóżku z żoną. Że to... A potem się pobrał, ale w wieku 40 lat, oczywiście jakieś tam terapie, pomoc duchowa. Pamiętam historię chłopaka, któremu nauczycielka kazała grać w szkole człowieka z kamienia łupanego. W samych slipkach, w takim szarym papierze pakowym, że to niby taka jakaś tam sierść. Maczugę mu kazała zrobić i dłubać w nosie i oglądać to, co wydłubię. Czy domyślacie się, co koledzy, koleżanki, cała szkoła z niego zrobiła potem? On nie miał życia do 8 klasy. Nie miał życia do 8 klasy przez głupią, durną nauczycielkę. Więc to się dostaje bardzo często w młodości, w dzieciństwie. Tata coś powie, mama coś powie, nigdy cię nie kochałem, ty jesteś jakaś obca, z ciebie nigdy nic nie wyrośnie, no takie historie. Nawet opowiadałem kiedyś pewna siostra zakonna, gdzieś miała 20 lat, była jeszcze na formacji, czy w nowicjacie, czy w postulacie i telefon z domu rodzinnego, wyjątkowo przełożona zgodziła się, żeby ten telefon odebrała, bo chodziło o ważną rzecz. Podchodzi do słuchawki, a mama mówi krótko, Agnieszko, babcia umarła, gdybyś nie poszła do klasztoru, to babcia by nie umarła. O, błogosławieństwo matki na życie klasztorne córki. Więc, proszę Państwa, nie będę więcej opowiadał, wiemy o co chodzi. Wielu z Was może nosi taką zadrę, to się pamięta do końca życia. I jak się wtedy bronić? Tu Pan
Marcin Gajda jest specjalistą w tych sprawach, ja od niego się wiele rzeczy dowiedziałem. Człowiek mówi po prostu dość. To tak boli, to tak strasznie boli, ta świadomość, że jestem niechciany, niekochany. Która może jest nieraz wyolbrzymiona, ale podstawy ma jakieś racjonalne. To tak strasznie boli, że człowiek mówi, ja muszę coś zrobić, bo nie wytrzymam. I wtedy rodzi się po raz pierwszy pomysł w głębi serca zbudowania wokół siebie fałszywego ja. Zbudowania fałszywego ja. Pan Marcin mówi, że to jest nawet nieraz dobrze, że coś się takiego dzieje, bo po prostu to jest nie do przeżycia. Słowo może zabić. Jedno słowo może zabić. Ilu ludzi, usłyszawszy właśnie taki tekst, nigdy cię nie kochałem, mąż do żony mówi, sprawia, że ona potem próbowała popełniać samobójstwo. Znacie kawał, jak się proboszcz pomylił i mówi nam przy świętej, czytając Ewangelię. I Pan Jezus wziął 5000 chlebów i nakarmił 7 ludzi. Kościelny mówi, ja też bym tak umiał. Proboszcz mówi, nie mądrzyj się. Za rok jest ta sama Ewangelia, proboszcz już się pilnuje i mówi, Pan Jezus wziął 5 chlebów i nakarmił 5000 ludzi. I tak się patrzy na kościelnego z triumfem. A kościelny mówi, ja też bym tak potrafił. No jak byś to zrobił? Z zeszłego roku by mi zostało. Jeszcze jeden wam powiem kawał, bo jesteście dorośli. Jak takie dziecko było, gdzieś tam mieszkało w świecie, że tak pewnego dnia powiedziało, niech umrze dziadek. Wszyscy, to jak ty tak mówisz, nie mówię, kurczę, pewnie dziadek umarł. Wszyscy patrzą, co za dziecko, pewnie zbieg okoliczności. No i tam minął miesiąc, a to dziecko się bawi, mówi, niech umrze ciocia. Umarła ciocia. Kurczę, mówię, co to za dziecko jakieś. Wszyscy patrzą, co ono teraz powie, a on bawi się, bawi, mówi, niech umrze tata. No i sąsiad umarł. Eldridge opisuje tą historię o blaszanym królu, który jak nie królu, tylko tym cieśli takim, który sobie tam drewienka jakoś oporządzał i budował te drewniane rzeczy, ale zła wróżka rzuciła na niego taki czar, że się kaleczył. No jak się skaleczył, to taki opatrunek z blachy mu założył ślusarz. Kiedy się znowu tu skaleczył, to znowu opatrunek z blachy. Blacha, 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 blacha. I zrobił się cały srebrny i żelazny. I nawet mu się to podobało, facetowi się to podobało, tylko nie przewidział jednego, że przyszedł deszcz i zarzewiał i nie mógł się ruszyć. My mówimy tak, wyśmieliście mnie, to zobaczycie, jakie będę miał stopnie. Odrzuciliście mnie, to zobaczycie, jaką zrobię karierę. Przyjdziecie do mnie w łachę jeszcze, przyjdziecie. Więc ktoś kształci się nie po to, żeby rozwijać swój intelekt czy służyć społeczeństwu, tylko że będzie się mścił na tych wszystkich swoich kolegach czy koleżankach, zostanę lekarzem, będziecie w łachę do mnie przychodzić po receptę. A ja jednej dam, żeby was skusić, żebyście przyszli, a potem wam nie dam, a potem jednej znowu dam, żeby was podpuścić. I oczywiście, słuchajcie, nikt o tym nie myśli. To, co ja mówię, żadna dziewczyna, która zdaje egzamin jakiś tam medyczny, o tym nie myśli. A tu serce myśli. Mała dziewczynka, bo pamiętajcie, jak ktoś się obuduje tym fałszywym ja, przestaje się rozwijać. Eldridge mówi, że jeśli komuś złamano serce, właśnie taki inteligentny tata, czy inteligentny wujek, to on się rozwija intelektualnie, fizycznie oczywiście, ale jeśli chodzi o jego osobowość ducha, to on stoi w miejscu. Na poziomie 5 lat. Są dyrektorzy banków, mają po 45 lat, a są naprawdę 5-letnimi dziećmi. Są kobiety, które są bardzo inteligentne, błyskotliwe, a tak naprawdę są dziewczynkami. To co mi kiedyś jedna pani opowiada, proszę więcej, ja jestem psychologiem, pracuję w poradni w takiej. I przychodzą do mnie ludzie, przyglądam się ich w życiu, próbuję coś zwrócić uwagę na coś. A wieczorem przychodzę do domu, zdejmuję garsonkę, wskakuję w dres, siadam przy internecie i do obcego faceta piszę przytul mnie. Pocałuj mnie. A potem rano zakładam strój, robię makijaż i idę do pracy. Fałszywe ja. Prawdziwe ja siedzi przy internecie, żebrzące, szukające jakiejś sensacji erotycznej. I trzeba to zdjąć. Zdejmowanie fałszywego ja, to my sobie do tego dojdziemy, jest bolesne. Przepraszam, to tak jakby kogoś rozebrać i puścić do centrum miasta. Bo po prostu czujesz się goły. Wszystko ci zabrania. To coś sobie retusze robił. Tutaj panie wiedzą, jak można defekty jakieś fizyczne, jak się jest tęgnim, to jakieś inne kolory, jak się jest tęgnim, to paski nie w tą stronę, tylko w drugą. Ile się włosami sobie można tu uszy zasłonić, tutaj sobie coś tam podciągnąć, ja się na tym za bardzo nie znam. Na czarno chodzę ubrany, to podobno modny kolor jest.
Wiesz, powiedzmy sobie od razu, że to nie jest tak, że Pan Bóg ma dla nas plan. Urodzisz się tu, potem będziesz studiował tu, tu spotkać dziewczynę i aniołowie pilnują, żeby ten plan się ziścił. Na przykład idzie dziewczyna i chłopak i mają się spotkać, mają się poznać. On miał się potknąć i wpaść w jej ramiona. A ona przeszła na drugą stronę. Aniołowie ją popychają szybko, rozeszli się. No i powołanie niespełnione. Proszę Państwa, to nie jest tak z powołaniem. Powołanie to jest to, jak ja złożyłem święcenia kapłańskie, już ważne, to ja mam powołanie na księdza. Dopiero teraz to mogę powiedzieć po święceniach. Jeśli pani wyszła za mąż za tego pana i wszystko jest sprawnie, to pani powołanie jest to małżeństwo. Na pewno to małżeństwo, żadne inne. A może ja powinna być siostrą zakonną, a może powinna być księdzem? Nie, jak jesteś już w związku, Bóg dopuścił, żeby ten związek zaistniał, to jesteś do tego powołany. To trzeba to rozróżnić. Nie pytajcie nigdy Boga, jak on to zrobi, że mi pomoże, że mnie nawróci. Bo to, co ksiądz wspomniał, dla każdego Pan Bóg ma program indywidualny. Proszę zwrócić uwagę, jak Jezus uzdrawiał. Praktycznie nigdy dwa razy tak samo. Tu włożył uszy, tu powiedział, tu poszedł do chorego, a do tamtego chorego w ogóle nawet nie poszedł. Temu kazał się iść obmyć w sadzawce. Po co te cyrki, Panie Jezus? Po co? Jak Żydzi walczyli, mury Jerycha, trąbami rozwalili. Świetny sposób rozwalania murów wroga. Zrobili to kiedyś? Już nigdy więcej tego nie zrobili. Pan Bóg ma dla ciebie taki sposób, że w ogóle nie masz pojęcia, jak to jest wyreżyserowane. No i dlatego trzeba... Słowo jak to jest zakazane do Pana Boga. A jak ty to zrobisz? A jak ty sobie z tym poradzisz? Zostaw to mnie. Powiedziała pani, zaraz sobie przypomnę nazwisko, Jan Paweł II wspomniał, zostawmy Bogu jego tajemnicę. My, szczególnie panowie, chcieliby to rozgryźć na części pierwsze. A jak to? A jak to będzie? A to kiedy? O której godzinie to będzie? Zostaw Panu Bogu jego tajemnicę. I rzeczywiście program jest indywidualny. Z tym, że panowie i panie, którzy jeździcie samochodami, wiecie, że jak się włączy GPS-a i się zrobi głupi ruch, to mówi, obliczam ponownie trasę. To w niebie często słychać. Pan Bóg nas pchać do dobrego, a my nagle w sobotę łup poszliśmy. No to obliczam ponownie trasę. Ty jesteś w takim stanie, że mówisz do kota idącego po dywanie, nie tup tak, a Pan Bóg oblicza trasę nową. Ja do was mogę mówić wykład, a moje ja może pracować cały czas i badać coś innego. Ja podaję to jako przykład, bo to jest, nazywam to, sam się łapałem u siebie na tym przykładzie. Nazywam to skanowaniem ludzi. Jak ktoś wchodzi w obce środowisko, to tu witam, dzień dobry, szczęść Boże, co słychać, no pogoda się poprawiła, już deszcze nie padają, jego umysł pracuje i rozmawia z ludźmi, a tutaj serce robi skan. Taki skan, tak, wszystkich zeskanowałem. No tak, tamten się uśmiecha ironicznie, jak ja mówię. Tamta szepcze coś do koleżanki i pokazuje na mnie, łokciem tak na mnie pokazuje. Tamten ziewa ostentacyjnie. Oni są dla mnie niebezpieczni, oni mi zagrażają. Więc jeszcze raz ich zeskanuję. Raz, dwa, trzy. Śmieje się ze mnie, ale ma brudne pazury, to jakiś prymityw, nie ma co, zeskanowany. Tamci się trząchają, ale to też jakieś, to jest za towarzystwo. Natomiast tamten jest groźny, nie mogę go zeskanować. Jeśli ktoś wyczuje, że w towarzystwie jest ktoś bardzo inteligentny, kto go rozpracuje, jego różne zagrywki, mówi, serce, wymyśl coś. No i serce mówi, to są durnie, nie masz co tu robić, wracaj do Warszawy, co tam w Poznaniu będziesz się produkował. Serce, które się zawsze boi ataku na siebie, serce, które wykorzystuje umysł, rozum dorosłego człowieka, żeby bronić siebie, przy pomocy kłamstewka, popisywania się, jakiejś gry, udawania. No, przeróżne te sposoby są stosowane. Pan Marcin Gajda opisuje taki przykład, jak działa fałszywe ja, że idziesz ulicą, spotykasz przyjaciela, który akurat ma wykupiony tenis, kort na grę w tenisa pół godziny, a jego tam parter nie przyszedł, więc mówi, słuchaj, pogra ze mną w tenisa? Dobra, pogram. No i zaczyna ci grać. On oczywiście jest lepszy, ogrywa cię do zera. Wychodzisz, jesteś już sfrustrowany, bo przegrałeś, bo wypadłeś słabo. Mówisz, serce, ratuj mnie natychmiast. Wynik. Tenis to głupia gra. Ty idioci wygrają w tenisa. Biega się w tych majtkach za tą piłeczką. Wariant drugi. Idź na kilka lekcji tenisa pokryjomu. Spotkaj go niby przypadkowo za dwa miesiące i daj mu takiego łupnia, że się nie pozbiera. Już jest plan serca, jak tutaj coś zahachmęcić, jak tutaj coś zrobić. Więc mamy takie fałszywe ja, to się, powtarzam, dzieje na granicy świadomości. To serce nam mówi przez uczucia. Jest mi przykro, coś mnie boli, jest mi niedobrze. Rozum, zrób coś, żeby było dobrze. No i rozum wtedy rozkłada na łopatki jakiegoś człowieka, wykazujemy, że jest czy jakieś plotki, czy coś takiego. Poprawiamy sobie nastrój. Czy Państwo, jak idziecie spać, to mówicie, mój mężu, jak Cię kocham, dzisiejszy dzień był taki piękny, gdybym Ciebie nie miała, to nie.
Mówi się, stary, posuń się trochę. Uprałbyś te skarpetki, wiesz co jednak, bo... Przerzuć na drugi ten. I to jest miłość małżeńska, że oni to wytrzymują. Uczucia przychodzą. Uczucia przychodzą, Wigilia. On stał już od rana, mówi, co ja żonie będę życzył. No Ewa, życzę ci tego, no ten, no wiesz, no, no to daj buziaka. Ona się wzruszy, że on tak wymyślił, taki, taką konstrukcję literacką stworzył, nie? To co wtedy, jak mówiła mi jedna pani, jak mąż na nią czekał jeszcze narzeczony, to miał kwiat, otwierał teczkę i mówił złożone goździki, rozprostowywał i mówił, że to dla ciebie. I ona wtedy miała łzy w oczach, ale na co dzień to jest szara, szara rzeczywistość. Ona te kotlety tam tłucze tym tłuczkiem, już mąż idzie, tylko butów nie tam zdejmij, nie nabrać na podłogę. I to jest miłość. Odbierzesz dzieci z przedszkola, dobrze, to pojedziemy. A emocje, przepraszam, jak się dowiedzą, że jedno z nich jest chore na nowotwór, to są emocje. Że ona tak nagle czuje, że męża kocha, ona go kocha cały czas. Tylko teraz to się pokazało. Ona go kocha cały czas. Więc kiedyś jeden facet, słyszałem, jak żona mu zachorowała na nowotwór, poszedł do lekarza i zapytał, czy może przynieść płuczko polowe i rozłożyć przed salą, bo on żonie obiecał, że będzie z nią aż do ostatniej chwili. Lekarz się zgodził. To cały szpital się schodził zobaczyć tego faceta, co na polowym łóżku spał i do żony ciągle chodził, tam i pomywał twarz. No ale to tak jest. Miłość jest od czasu, emocje są od czasu do czasu. Ludzie chcieliby być zawsze napompowani z czymś na mszy świętej. A to nie. To jest chleb zwykły. Chleb zwykły. Były dwie królowe, król miał dwie królowe. Jedna była piękna, druga była mało piękna. Przychodziła ta mało piękna i mówiła, chcę na suknię. Masz na suknię iść. Przychodziła ta piękna, chcę na suknię. A po co ci ta suknia? A jaka suknia? Chciał z nią być, chciał z nią rozmawiać. Pan Bóg każe nam nieraz czekać, żebyśmy o nim myśleli, żebyśmy o nim pamiętali. Proszę Państwa, gdybyśmy tak od razu na pstryka dostawali wszystko, to nasza pomożność była zrujnowana. Powiem Państwu przykład sprzed 3 tygodni. Jak mówi, jak Bozie kocham, tak było. Zginęła mi płyta z katechizmem poręcznym, druga część. Szukam. Ja mam w domu 300 płyt. Mówię, muszę to zajrzeć do każdej płyty, czy nie włożyłem przez pomyłkę. I otwieram te płyty, i otwieram te płyty. I tak mówię, święty Antoni, czy ty jeszcze funkcjonujesz? Otwieram, jest płyta. Ja oczywiście się zachowałem po chamsku, powiedziałem, a druga gdzie? Bo mi dwie zginęły. Chciałem korzystać z dobrej koniunktury. Drugiej nie znalazłem jeszcze, ale może znajdę. Ale gdybyśmy wszystko brali, proszę Państwa, gdybyśmy wszystko brali od Pana Boga od razu, trzeba czekać. Czekać i pozostawiać Mu wolność, że On to zrobi inaczej. Proszę Państwa, Pan Bóg ma takie pomysły, jak w tej anegdocie. Małżeństwo, 60 lat mają, 25 lat po ślubie, przychodzi anioł, mówi, macie jubileusze, urodzenia i ślubu, pięknie żyjecie, Panu Bogu się podobacie, więc dostaniecie nagrodę. Co Pan chce z wynagrodę? Co Pani chce? Ona mówi, ja chcę podróż dookoła świata. No to świetnie, anioł wyjął już bilety, rezerwowane hotele, ma Pani podróż dookoła świata. Dla Pana też już mam hotele i bilety, a on mówi, a ja nie chcę dookoła świata. Tak, a co Pan chce na 60-lecie? Chciałbym mieć żonę 30 lat młodszą. To anioł go dotknął i facet miał 90 lat. Wpadł ktoś z Państwa na to? Ja bym, może wpadł, może nie wpadł. Wszystko się zgadzało, wszystko się zgadzało. Więc Pan Bóg ma taką zaskoczkę. I jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, my narzekamy często na dyrektora w pracy, na męża, na żonę, na dziecko, na księdza. Pan Bóg nam daje naprawdę takich ludzi, trudnych, żeby nas przemielić. Dla niejednej kobiety, która jest egoistką, żeby faceta, która jest egoistą, która jest cwaniakiem, coś, gdyby dostał taką kobietę, tak, kochanie, ale rzeczywiście, kochanie, już biegnę ci prać skarpetki, kochanie, to by go zniszczyło, więc dostał taką babę, że mu daje nieraz popalić nieźle, ale to go zastanawia, że ona jest inteligentna, bystra, wychwytuje jego błędy, nie daje się nabrać. Facet jest takim stworzeniem, które dorobi świństwo do każdej ideologii. I nieraz kobiety się na to dają nabrać, ale nieraz nie są tak bystre, że nie dadzą się nabrać. Więc dostajemy ludzi trudnych. Proszę Państwa, ludzie myślą, ksiądz to ma fajnie tak z ludźmi gadał o ich życiu, o ich problemach. Jak już się słyszy, 17 lat po księdza Kazik mnie rzucił, że Władek schodził z Beatą, Beata zostawia go dla Zenka. Zenek poszedł, no, to już łeb nie boli, pęka mu się położył na chwilę. Ale siedź tu i słuchaj tej dziewczyny. Że zdarzało się widzieć płaczącego sportowca, który zawalił sprawę jakoś. No upadł na stadionie, złamano nogę, coś płakał. A teraz się zdarza, że jak mecz przegrany, to cała 11 płacze. Wszyscy płaczą. Coś się z tymi facetami dzieje. A mecz jest dobry, chociaż też z tego Boga nie można robić, chociaż się chce. Ja tylko piłkarzom mam wdzięczny jestem za to,
że proszę zwrócić uwagę, jak daj Boże, że Polska dzisiaj zdobędzie bramkę, jedną albo dwie, albo trzy, jak się piłkarze cieszą. Oni siedzą tak pół piętra niżej, prawda, za takim zagłębieniu. Jak jest brama, to lecą tak, 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 życie, rozumiecie? Życie. Oni są, ja chcę być wielki, tak nazywam. Bo jestem zwycięzcą. Ja to porównuję z naszą radością w kościele. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Radujcie się, no. Kochacie Jezusa? Aha. Pamiętacie, kto z Państwa jest kibicem sportowym, jak był mecz, Widzew grał z jakąś skandynawską drużyną i ten krzyczał do telewizora: Panie Turku, kończ pan mecz, już 93. minuta, kończ pan mecz. To jest życie. A my tak stoimy w tym kościele, boimy się, że jak ktoś klaśnie, to się przestraszymy i wybiegniemy przez drzwi. To strasznie nam brakuje tej pewności, takiej swobody, takiej dobrej swobody. Mi kolega opowiadał, że zachodził w Nowym Jorku do kościoła, taki zwykły dzień powszedni, pięć babek siedziało, jakiś policjant, taki student, i ksiądz mówił: Alleluja! A babki: Alleluja! I to była radość. To on już powiedział sobie cześć po swojemu. Więc mecze należy oglądać. My nie potrafimy śpiewać. Proszę Państwa, jak Legia zdobyła Mistrzostwo Polski i przyszło 30-40 tysięcy na Stare Miasto ludzi, 90% chłopaków, i zaśpiewali Sen o Warszawie Niemena, to mury drżały, a ludzie mieli łzy w oczach. 30 tysięcy ludzi jak śpiewa, to nie tam żadne kolumny, wzmacniacze, to. Kiedy my tak zaśpiewamy Bogu Rodzice? Ja w seminarium, nas było 300, kaplica była nieduża, i śpiewaliśmy Bogu Rodzice, to ja szukałem miecza, gdzie jest miecz. Jak chłopy, 300 chłopa dobrze odkarmionych w niedzielę u ciotki na obiedzie, jak walnęło Bogu Rodzice, to było to. Ja miałem takiego wujka, kupował 3 gazety opozycyjne, przynosił do domu, jedno kładł na stole, czytał, i ciotka z radością: ach, te twoje gazetki, podarł do śmieci. A on drugą chował tak, że się dała znaleźć. Ciotka: ach, ty chciałeś mnie zrobić z drugą gazetą. I drugą wyrzucała, ale trzecią już nie znalazła. Wielu z was na pewno, to zwracam się do panów i pań, jeździ samochodem. Co powiedzieliście, jak wam ostatnio wyjechał ktoś podporządkowany i zajechał drogę? Na pewno powiedziałeś: oj bracie kierowco, nie prowadź tak pojazdu dwukołowego. Bądź pozdrowiony w panu. Mój kumpel jechał z córką i ktoś mu wyjechał z podporządkowanej i powiedział to słowo, o którym u sióstr nie myślmy w ogóle w tym domu, ale wiecie jakie słowo. I zapomniał, że ma córkę z tyłu na siedzeniu. I ona mówi: tata, co ty powiedziałeś temu panu? Ja? Nie. Ale tata, ty coś temu panu powiedziałeś. No takie szczęść Boże po portugalsku. Żeby to były rekolekcje dla dziewcząt, to wiedział, jakie były pytania. Czy wolno się całować? Jak się cofnął swoje powołanie? Ile ksiądz ma guzików w sutannie? Dyżurne pytania. On opisuje sytuację, kiedy się mąż z żoną spotkali i żona mówi: kochanie, gdzie pojedziemy na święta? Może byśmy pojechali do mojej mamy, to ona tu już piecze zawsze tych ciastek, dzieci lubią, pokoje na górze są wolne, dobry jest teraz dojazd, ten autobus puścili, dziadek by się ucieszył, babcia by się ucieszyła. Zresztą tydzień temu, rok temu byliśmy u twojej mamy. No to gdzie byśmy pojechali? On mówi: to do twojej. Tak nie pomyślisz i powiesz, tak. I niektórzy mówią: cieszcie się, i twoja żona dużo mówi, bo wtedy, znaczy, dużo myśli. Jak pamiętam, jak mnie pan Bóg redukował, jak byłem w seminarium, trochę grałem na gitarze i siostry z piwnej franciszkanki zaprosiły mnie, żebym przyszedł na spotkanie opłatkowe dzieci z zespołem Downa i dzieci niewidomych. Ja wziąłem gitarę, wszedłem i się strasznie tych dzieci przestraszyłem. Bo ja nigdy z takimi dziećmi nie miałem do czynienia. Te muminki, niektóre niewidome dzieci, kalekie. No więc zacząłem się chować, za co? Za gitarę. Wziąłem gitarę i zacząłem ją stroić. Wszyscy mówią: przysiędza, ksiądz już gra. Chwileczkę, stroję instrument. No tam latają, biegają. Ja byłem przyzwyczajony do koncertów, że w szkole mieliśmy taki zespół, że graliśmy, to ludzie słuchali i milczeli. A te dzieciaki jakoś się nie znały na dobrej muzyce i nie chciały milczeć ani słuchać. I latają. Przysiędza, ksiądz coś zagra. Momencik, jeszcze mi tutaj G nie stroi. Podszedł do mnie taki muminek, przechylił główkę, taki jest głośno, o czym miał, mówi do mnie: ty, wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, jak ty nie walniesz, to ja walnę. Pewien grabarz wrócił z pracy bardzo późno i żona pyta: co ty, jak długo dzisiaj siedziałeś na tym cmentarzu? A, chowałem takiego znanego artystę. Tak mówili brawo, że go 3 razy zakopywałem i odkopywałem. Także dziękujemy za brawa. Daniel, jak w więzieniu kiedyś dawał koncert, powiedział: proszę księdza, największy komplement, jaki usłyszałem, jak na koniec wyszedł jeden z osadzonych i powiedział taki teraz:
Danie, jesteś potęgna. Z tobą mógłbym siedzieć 10 lat. Proszę Państwa, ja o audycji katechizm poręczny marzyłem już, jak byłem na religii. Ja miałem katechizm poręczny już na religii, jak byłem chłopcem. Ustawiłem sobie to tak. Tu dwóch chłopaków, tu dwie dziewczyny, tu dwóch chłopaków. Zapytaj księdza, dlaczego Pan Bóg nie zabije diabła. Zapytaj księdza, ile zarabia. Zapytaj. I oni byli moim katechizmem poręcznym. Ja zdawałem pytania, oni je nagłaśniali i ksiądz odpowiadał na pytania. I potem pomyślałem, że to trochę takie było nieuczciwe, żeby zrobić audycję, gdzie odpowiada ksiądz na pytania. Są takie książki, ale ja zauważyłem, co z ludzie potwierdzali. Pożyczałem i oddawali, mówili, proszę księdza, trochę to za trudne dla mnie. Jak jakiś teolog się dorwał. Ja nie jestem teologiem, więc prostym językiem staram posługiwać. I powiedziałem, pytamy o wszystko, jak coś nie będę wiedział, to nie odpowiem, jak będę wiedział, to będę się starał. Dał mi Pan Bóg trochę daru fantazji i kojarzenia obrazów, tworzenia obrazów i to wykorzystałem, żeby te rzeczy nadprzyrodzone, niewidzialne przenieść na ziemię i żebyśmy jakoś je po części zrozumieli.